Sponsorem programu jest Spółdzielnia Socjalna Reha Silesia, organizator Klubu Aktywnego Seniora. Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej. Dzień dobry, Andrzej Wawrzyczek. Witam i zapraszam na kolejny odcinek programu Skamerą Wśród Ludzi. Dzisiaj jesteśmy przy ulicy Dworcowej 58, dokładnie w oficynie. A trafiliśmy tutaj z takiego powodu, że dowiedziałem się, iż działa tutaj jedyna w Gliwicach spółdzielnia socjalna. Co to jest takiego spółdzielnia socjalna? Czym ona się konkretnie zajmuje? Tego spróbujemy się dzisiaj dowiedzieć. Zapraszam na program. Jest ze mną Petros Tovmasyan, pomysłodawca, prezes tej spółdzielni socjalnej Reha Silesia. Siedzimy na piłkach rehabilitacyjnych, bo o rehabilitacji zdaje się będziemy za chwilę rozmawiać. Ale zacznijmy może od tego, czym jest właściwie spółdzielnia socjalna? Spółdzielnia socjalna to jest coś, co nazywamy podmiotami ekonomii społecznej. Czyli jednocześnie to są, jak to się mówi potocznie, firmy, tak? Ale jednocześnie są to podmioty, które w ramach swojej działalności gospodarczej realizują jakieś działania społecznie użyteczne. Czyli trochę biznes, trochę działalność użyteczna społecznie, działalność nieodpłatna, skierowana do mieszkańców miasta, do jakichś konkretnych grup. Czyli w ekonomii społecznej spółdzielnie socjalne łączą jednocześnie biznes ze wspieraniem jakiejś konkretnej grupy. A wy dzięki temu możecie też liczyć na wsparcie, bo jak tak się rozglądam tutaj po wnętrzach, dużo tych takich informacji, że sfinansowano z programu Kapitał Ludzki Unii Europejskiej. Tak, tak. Powstaliśmy dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Społecznego i to miejsce, w którym jesteśmy, było kiedyś takim garażem samochodowym. Dwa lata temu napisaliśmy wniosek do powstania spółdzielni socjalnej Reha Silesia i zmieniliśmy po prostu oblicze tego miejsca z samochodowego garażu na dość nowoczesny ośrodek rehabilitacyjny z misją, czyli misją wspierania mieszkańców miasta. My koncentrujemy się na seniorach, których normalnie nie byłoby stać na ćwiczenia, nie byłoby stać na taką odpłatną działalność rehabilitacyjną. Staramy się z tego, co mamy, żeby udostępnić im i nasze pomieszczenia, i naszych masażystów, rehabilitantów w ramach właśnie takiej naszej działalności społecznie użytecznej. Dzień dobry. Państwo, rozumiem, tutaj czekają dzisiaj na jakieś zabiegi. Tak, chcemy się troszkę usprawnić. No właśnie, a co Państwa przekonuje, żeby tutaj korzystać z tych usług? Bardzo dobrze biorą zabiegi i wykonują, dlatego. Jakiego rodzaju zabiegi to są? Na przykład mam kłopoty z nogą, no i rehabilitację mam na kolano. Wspaniale wykonują. A pani tutaj, co dzisiaj? Ja już korzystałam z masaży, są to profesjonalne panie, które bardzo dobrze robią. Byłam bardzo zadowolona i przychodzę tutaj coraz częściej. Proszę pana, i przychodzę, chodziłam też na gimnastykę, proszę pana, i będę chodzić dalej. I ta gimnastyka, w czym pani pomaga? Proszę pana, ze wszystkim, bo mam problem z kręgosłupem przeważnie, lędźwiowym także. Jest to rozciągające, bardzo dobre, sprawnościowa gimnastyka, bardzo super pani prowadzi, bardzo jestem zadowolona. Chodziłam ile? 3 miesiące? 3 miesiące to trwało, teraz była przerwa i będziemy chodzić znowu. Rozumiem, że taka konsekwencja to jest chyba kluczowa w takich ćwiczeniach. Dla mnie tak. Pokazujemy taśmę na rękach przed sobą. Tak, żebyśmy były w stanie ją rozciągnąć później, więc nie za mocno. Ręce przed sobą. Schodząc w dół, rozciągamy taśmę. I wracamy z powrotem do taśmy ręcznej. I znowu. Schodzimy do przysiadu. Rozciągnięcie i wracamy do góry. Na co jeszcze seniorzy mogą tutaj liczyć w tym miejscu?
ćwiczenia grupowe, masaże, rehabilitacja, kinezoterapia. Ale jest jeszcze coś bardzo ważnego, o którym właśnie chcieliśmy mówić. To jest nasz klub aktywnego seniora. W Gliwicach działa bardzo wiele klubów seniora, ale nie ma takich klubów, w których seniorzy poza siedzeniem i graniem w karty mogą się trochę poruszać, mogą trochę poćwiczyć. Dlatego my udostępniamy nasze pomieszczenia i zawsze w czwartki od 16.30 do 18.00 będą spotkania aktywnego klubu seniora w każdy tydzień i nieodpłatnie będziemy tutaj ćwiczyć z seniorami. Będzie to tak swego rodzaju klub, czyli takie miejsce, w którym seniorzy i się spotykają. Raz w miesiącu będą też takie spotkania, powiedzmy merytorycznie, a resztę dni w miesiącu będzie tu można mieć jakąś aktywność fizyczną. Kto może uczestniczyć w tym klubie seniora? Bo z doświadczenia najczęściej to jest tak, że są jakieś takie osiedlowe jednostki. My tu się znajdujemy na terenie dzielnicy Śródmieście, ale zdaje się, że nie tylko do mieszkańców Śródmieścia jest ta oferta skierowana. Po pierwsze chcieliśmy połączyć fakt, że jeszcze na Śródmieściu nie ma klubu seniora i będziemy tutaj, mam nadzieję, współpracowali z Radą Osiedla Śródmieście. Ale poza tym zapraszamy seniorów ze wszystkich osiedli, którzy jakby obok takiej aktywności umysłowej, takich działań rekreacyjnych, chcieliby po prostu jakiejś aktywności fizycznej. Więc tak naprawdę jesteśmy otwarci na seniorów ze wszystkich dzielnic. Przewidzieliśmy to, że możemy mieć dużo większą ilość chętnych, więc jeżeli okaże się, że grupa będzie za duża, to podzielimy na dwie grupy. I wiemy na pewno, że nasz klub seniora co najmniej będzie działać do końca 2016 roku. W jaki sposób można się zapisać i gdzie się kontaktować? My rozesłaliśmy, trzeba wejść na naszą stronę, tam jest numer telefonu, wystarczy zadzwonić na numer telefonu, podać dane i się zapisać. Informacje też o klubie seniora rozesłaliśmy po organizacjach, wiszą na stronach różnych internetowych, ale można też przyjść tutaj do nas na Dworcową 58 w oficynie i też się zapisać na klub seniora. Sposobów takich rekreacji fizycznej seniorów jest mnóstwo, więc będziemy do nich sięgać. Na pewno będziemy działać do końca roku, a ruszamy od 7 lipca. Nie chcemy siedzieć w domu, bo jeszcze mamy 100 tysięcy innych zajęć, to staramy się być jak najbardziej sprawni. To przy okazji można też się spotkać z ludźmi. Słyszałem, że jakiś klub tutaj będzie otwierany? Ma być otwierany i jesteśmy chętni. Też dzięki ogólnie na zmiany zwyrodnie właśnie w kręgosłupie, na świeże skręcenia. No to zmiany też do mikromasażu, też można uczyć do liposukcji, jeśli chodzi o tkankę tłuszczową, żeby zrobić taki głębszy masaż. Działa bardzo głęboko, jeśli o to chodzi. Też można to zastosować z lekarstwem, jak gdzieś naprawdę konkretnie boli. Wtedy te lekarstwo ma możliwość pod wpływem ultradźwięków wejść głębiej do tkanki. Przenieśliśmy się w trochę inne miejsce, jesteśmy w gabinecie fizjoterapii, żeby troszeczkę powiedzieć o tym, co za nami, te urządzenia najróżniejszej maści. Tak, dysponujemy sprzętem profesjonalnym do fizykoterapii, laseroterapii. Tak naprawdę, ale jednak warto podkreślić, jakby sprzęt to nie wszystko. Bez samym sprzętem, bez ludzi nie bylibyśmy takim miejscem, jakim jesteśmy. Tak naprawdę najważniejsi są nasi rehabilitanci, nasi masażyści, którzy są osobami profesjonalnymi, którzy lubią pracować z ludźmi, lubią swoją pracę i dlatego próbujemy jakby robić coś więcej niż tylko biznes i dlatego staramy się właśnie realizować różne działania społecznie użyteczne, bo też nasz personel tak naprawdę chce robić coś więcej niż tylko masaże, niż tylko rehabilitacja. Okazuje się, że w samym sercu Gliwic, za murem kamienic, schowane jest bardzo ciekawe miejsce, gdzie z powodzeniem udaje się łączyć działalność biznesową z działalnością społeczną nastawioną, ukierunkowaną na potrzeby mieszkańców Gliwic. Z pewnością nieraz jeszcze tutaj będziemy wracać, ale dzisiaj już bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne odcinki. Do widzenia. Sponsorem programu jest Imperium Telekom, dostawca światłowodowego internetu i cyfrowej telewizji kablowej.
Sponsorem programu jest Spółdzielnia Socjalna Reha Silesia, organizator Klubu Aktywnego Seniora.